Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy test fioletowego lasera Nivel System CL4DP. Zapraszam do oglądania. I rozpakowałem dla Was zestaw, który przychodzi nam z laserem Nivel System CL4 w wersji fioletowej. Walizka, uchwyt. Jest to dwuczęściowy uchwyt magnetyczny. Posiada 4 magnesy, gumy antypoślizgowe, opcja mocowania na ścianie za pomocą kołka rozporowego na haczyku. Uchwyt posiada regulację wysokości góra-dół. Z drugiej strony blokada. Uchwyt wyposażony w 2 gniazda, 1/4, 5 ósmych cala. Druga jego część, czyli mocowanie do profili przy suchej zabudowie oraz opcja powieszenia również na kołku rozporowym. Te dwie części łączą się ze sobą właśnie w sposób magnetyczny. Tutaj mamy taką windę do regulacji lasera przy podłożu, czyli góra-dół sobie regulujemy. Jeśli korzystamy z dolnej płaszczyzny urządzenia, możemy sobie wtedy precyzyjnie ustawić wiązkę lasera. Zasilanie tego sprzętu. 2 akumulatory litowo-jonowe. Jest to tak pomyślane, że jeden akumulator ładujemy sobie w stacji ładującej. Jest taki slot do ładowania. Do tego dodatkowo ładowarka. W momencie, gdy ten set nam się ładuje, na drugim pracujemy. Urządzenie nie ma w obudowie opcji podłączenia zasilania. Okularki takie niebieskawo-fioletowe, poprawiające widoczność lasera i tarczki celownicze. Biała tarczka magnetyczna, 2 magnesy na górze. Tarczka ta do sufitów mocujemy za pomocą tych magnesów do profili lub do konstrukcji stalowych, jeśli chcemy je pionować. Bokiem możemy także ją zaczepić. No i 2 tarczki, które służą nam do tego, aby sprawdzić wysokość posadzki za pomocą dolnej wiązki. Wziąłem sobie tutaj detektor RD800, jest to też nowy model produktów Nivel System. I właśnie to jest detektor, który cyfrowo pokazuje cyfrowe wskazania na detektorze. Także to jest jedna z głównych zmian urządzeń, które posiadają srebrne kopułki i to już bez względu na kolor. Wersja G, wersja B, wersja R i wersja P. Wszystkie urządzenia posiadające srebrne kopułki, żółtą obudowę pracują już z detektorami cyfrowymi. Urządzenie wyposażone w 3 kopułki magnezowe, aluminiowe, jakiegoś stopu metalu, chroniące laser. Na dole stopa lasera wykonana dokładnie z tego samego materiału, wyposażona w gwint 1/4 cala. Od spodu także jest taki otwór, żeby klapkę od baterii otworzyć. I tutaj mieści się fabryczny akumulator. Na górze urządzenia znajduje się panel sterujący, którym zarządzamy funkcjami lasera. Mamy włącznik urządzenia, przełączanie pionowych wiązek, przełączanie poziomych wiązek, praca z detektorem. Ogólnie ten przycisk łącznie z tą lampką sygnalizuje nam włączoną pracę z detektorem, dioda informująca o pracy systemu poziomowania oraz wskaźnik naładowania urządzenia. Jak widzicie tutaj symbol Bluetooth, to on służy do współpracy z aplikacją, za pomocą której zarządzamy niektórymi funkcjami lasera, takimi jak przełączanie między liniami, włączenie trybu pracy. Zabierzmy go na nasze stacje pomiarowe, zobaczymy jakie tam uzyskamy wyniki. Wypoziomowaliśmy pod libelkę naszą głowicę poziomującą, abyśmy mieli pełną informację o zakresie. Jest to urządzenie z elektronicznym systemem poziomowania, więc tutaj nie będziemy robić tak jak w mechanicznym, tylko od razu pochylimy urządzenie o zakres, który podaje producent. Jeszcze czekam chwileczkę na to, aż urządzenie idealnie osiągnie swój poziom. Świeci się zielona dioda na górze obudowy, co informuje nas o tym, że możemy rozpocząć nasz test. 1 stopień, 2, 3 i 4 stopnie pochylenia. Sprawdzimy, czy zakres pracy kompensatora, który podaje producent w materiałach marketingowych oraz instrukcji obsługi, mówi prawdę. No i proszę. Dioda na górze obudowy świeci kolorem zielonym, czyli urządzenie się wypoziomowało, mimo tego, że stoi z 4-stopniowym spadkiem. Pójdźmy krok dalej. Mamy 5 stopni pochylenia. Już po chwili widzimy, że urządzenie
nie jest w stanie dalej się wypoziomować, więc mamy te pewne 4 stopnie pochylenia, czyli to, co mamy w instrukcji obsługi, to prawda. Dobra, sprawdźmy, jakie jasne są linie fioletowego lasera. Pionowa maksymalnie 26 i pozioma maksymalnie 20. Przecięcie linii, o, szybko, 49 luksów. No i dobra, sprawdźmy teraz grubość. Tak, jedziemy w ogóle? Sprawdźmy grubość wiązki lasera fioletowego. Linia pozioma zapełnia pełne 2 kratki, linia pionowa także 2 kratki, czyli mamy na 8 metrach 2 mm grubości linii lasera fioletowego. Sprawdźmy, ile waży fioletowy nivel system. Z akumulatorem to 920 gramów. No i co, czas podsumowania. No urządzenie na pewno niespotykane do tej pory u żadnego innego producenta. Urządzenie unikatowe, jeśli chodzi o te barwę tych linii laserowych. Zaskakująco jasne, mimo tego, że nasze oczy to widzą troszkę inaczej, to Luxomierz pokazał wartości wyższe aniżeli na przykład czerwonego lasera, co gołym okiem wydaje się nieco inne. Zaskakujące także dla mnie jest to, że te linie są naprawdę precyzyjne. Ale czy jest to urządzenie, które tak jak w socialach pytaliście, no łamie takie do tej pory zasady, że no widać go jakoś super rewelacyjnie na dworze? Raczej nie. To nie jest urządzenie, które ma do tego służyć. Jest to laser, który ma mieć unikatową barwę, mniej jaskrawe barwy, przez co według producenta, według rozmów z producentem ma bezpieczna dla oka ma być bardziej praca długotrwała z tym laserem, aniżeli na przykład z urządzeniem o barwie zielonej. Dla ludzi, którzy potrzebują unikatowego koloru, precyzyjnych linii, jaśniejszych linii na przykład niż w przypadku czerwonego lasera. No jest to na pewno coś, co się wyróżnia, czyli jeśli mamy w jednym pomieszczeniu, na jednej budowie laser zielony, mamy laser czerwony i potrzebujemy jeszcze jakąś taką barwę, która odróżnia nas od wszystkich innych urządzeń, żebyśmy byli pewni, że to jest dokładnie ta płaszczyzna, która nas interesuje, no to ten fiolet jest na pewno tym, co sprosta zadaniu tego, aby się wyróżniać. Samo urządzenie, tak jak wszystkie lasery z serii CL4D, czyli z elektronicznym systemem poziomowania, bardzo dokładne. 1 mm dokładności na 10 metrach za pomocą elektronicznego systemu poziomowania to jest top wyników, jakie można osiągać. Zamiesza mocno na rynku, bo jest to bardzo odważny krok firmy Nivel System w stronę innowacji. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, my mamy je cały czas w stałej ofercie, posiadam je tak naprawdę zawsze pod ręką, więc jakbyście coś potrzebowali się dowiedzieć, możecie w sekcji komentarzy poniżej zadać to pytanie, wysłać do nas maila, zadzwonić, jeśli byście chcieli bardzo szybko poznać odpowiedź. No ja postaram się Wam tą odpowiedź dostarczyć. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!